Witam Państwa. Na tym filmie przedstawię kilka przykładów obróbki dwuipółosiowej. Mam tutaj wcześniej przygotowany model. Przejdę teraz do obróbki CAM. W obszarze rysunku klikam prawym przyciskiem myszy. Wybieram obróbka CAM. Jako szablon wybieram szablon domyślny. Po zatwierdzeniu przeszliśmy do obróbki CAM. Teraz na wstępie dodamy sobie przygotówkę. Z zakładki ustawienie wybieramy dodaj przygotówkę. Przygotówka będzie nieco większa od naszej części. Damy sobie naddatek na zecie 3 mm i zatwierdzamy. Program pyta nas, czy ukryć przygotówkę. My jej sobie na razie nie ukryjemy, ponieważ na przygotówce stworzymy sobie nową bazę. Obecnie baza jest w środku części, a my ustalimy ją tutaj na rogu części. Wchodzimy zatem dwukrotnie, klikając lewym przyciskiem myszy w bazy. Wybieramy utwórz bazę. Utworzymy ją na tej powierzchni. Jako odsunięcie wybieramy 0. Klikamy w układ. I wybieramy narożnik. Zatwierdzamy. Możemy zmienić jej nazwę. Ja zostawię baza 1. I wybieramy OK. Nowa baza jest już utworzona. Teraz przechodzimy do operacji. Klikamy prawym przyciskiem myszy w operację i wybieramy wstaw operację. Pierwszą operacją będzie operacja z zakładki 2X frezowanie. Będzie to operacja planowania. I splanujemy sobie te 3 mm naddatku, które daliśmy na przygotówce. Wchodzę zatem w cechy. Jako cechę utworzymy sobie nową cechę. Wybieram ściana. Klikam OK. Najpierw wybieramy komponent. Wybierzemy przygotówkę. I teraz tą górną ścianę przygotówki. Zatwierdzamy. Po kliknięciu OK. Cecha jest już dodana. Następnie zdefiniujemy sobie narzędzie. Znowu dwukrotnie klikamy lewym przyciskiem myszy. Wchodzimy do menadżera narzędzi. Wybierzemy sobie narzędzie z biblioteki. Będzie to 25 mm frez walcowo-czołowy. Wybieramy OK. I zatwierdzamy narzędzie. Następnie wchodzimy w parametry. Tutaj zmieniamy ten parametr naddatek dno na minus 3 mm. Ponieważ nasza przygotówka jest o te 3 mm większa od części, to będziemy już na 0. Po obliczeniu program wygenerował ścieżki. Możemy sobie na przykład jeszcze zmienić zachodzenie narzędzia. Powiedzmy, będzie to 40%. Wówczas program zagęści nam ścieżki. Zatwierdzamy i pierwsza obróbka jest już za nami. Kolejną operacją, jaką przeprowadzimy, będzie wywiercenie tych dwóch otworów. Ja sobie wygaszę to nasze planowanie, żeby nie zaciemniało nam rysunku. Ukryjemy sobie także przygotówkę, już do niczego nie będzie nam potrzebna. Wybieramy pokaż ukryj. I przechodzimy do wiercenia. Wchodzimy w zakładkę wiercenie. Operacje oczywiście można wstawiać albo spod prawego przycisku myszy, klikając w operację i poleceniem wstaw operację, albo tutaj bezpośrednio z zakładek. Tym razem wstawimy sobie z zakładki. Wybieramy wiercenie. Jako cechę utworzymy sobie nową cechę. Będzie to oczywiście otwór. Wybieramy OK. Zaznaczam wewnętrzną płaszczyznę otworu. Od razu zaznaczają się dwa otwory, ponieważ w modelu były tworzone operacją otwór. Po zatwierdzeniu program od razu wyznacza średnicę otworu.
zatwierdzamy. Następnie program nas pyta o narzędzie. Wybierzemy sobie nowe narzędzie, będzie to oczywiście Virtuo. Wybiorę je także z biblioteki. Wybieram Virtuo. ...8 mm. Program nas pyta, czy obliczyć operację obecnie. Możemy wybrać tak. No i jak widać, ścieżki zostały utworzone. Możemy zmienić sobie typ widoku na krawędziowy. Wówczas będzie widać, że ścieżki są wewnątrz naszej części. Zmienię widok z powrotem na cieniowany. Następną operacją, jaką stworzymy, będzie obróbka tej kieszeni w środku. Wchodzę zatem w zakładkę 2X frezowanie i wybieram obróbkę spiralną. Program od razu pyta o cechę. Utworzymy sobie nową cechę. Wybieramy utwórz. Będzie to oczywiście kieszeń. Wybieramy OK. Teraz zmienimy sobie filtr na powierzchnię. Jeśli z przytrzymanym przyciskiem Shift najedziemy na dno kieszeni i klikniemy lewym przyciskiem myszy, to cała kieszeń zaznacza się od razu, wszystkie powierzchnie. Zatwierdzamy środkowym przyciskiem myszy. Następnie klikamy OK i nasza cecha jest już dodana. Teraz program pyta o narzędzie. Wybieramy zarządzaj. Wybierzemy sobie z biblioteki jakiś frez. 10 mm walcowo-czołowy. Wybieramy OK. Zatwierdzamy. Program pyta, czy obliczyć teraz. Obliczymy sobie z domyślnymi parametrami. Zobaczymy, jak wygląda ścieżka. Ścieżka wygląda dobrze. Jak wejdziemy sobie w parametry, możemy zmienić sobie krok w dół. Teraz jest wybrany jednorodny, wartość kroku 6. Zmienimy sobie wartość na 3. Wówczas narzędzie będzie schodziło co 3 mm w dół i po ponownym obliczeniu widać, że ścieżek jest więcej. Zatwierdzamy. Możemy zobaczyć, jak wygląda to na weryfikacji bryłowej. Wchodzimy prawym przyciskiem myszy w operację. Weryfikacja bryłowa. Zwolnimy sobie trochę tempo weryfikacji. No i jak klikniemy play, mamy najpierw operację planowania, następnie wiercenia i obróbkę spiralną kieszeni. Wszystko wygląda dobrze. Możemy zamknąć weryfikację. Teraz pozostaje obróbka tych dwóch stopni. Wygaszę sobie te ścieżki narzędzia, które już są stworzone. Ten stopień obrobimy sobie za pomocą obróbki zigzag. Utworzymy nową cechę. Będzie to oczywiście stopień. I tutaj także z przytrzymanym shiftem wybieramy dolną powierzchnię. Zaznacza się cały stopień. Zatwierdzamy środkowym przyciskiem myszy. Wybieramy OK. Następnie możemy zdefiniować jakieś nowe narzędzie. Ja się posłużę tym samym. Frez walcowo-czołowy 10 mm. Program pyta, czy obliczyć od razu ścieżkę narzędzia. Wybieramy tak. No i ścieżki narzędzia są obliczone. Sobie wejdziemy w parametry. Zmienimy sobie krok w dół z 6 na 3 mm. Po obliczeniu ścieżek jest odpowiednio więcej. I zatwierdzamy OK. Teraz moglibyśmy zrobić to samo dla drugiego stopnia,
ale znacznie łatwiej będzie odbić tą obróbkę lustrem, czyli po prostu przekształcić tą naszą obróbkę zigzag 1. Klikamy zatem prawym przyciskiem myszy na obróbkę zigzag 1 i wybieramy przekształć. Program nas pyta o nazwę. Ja zostawię tą domyślną, przekształcenie 1 z obróbki zigzag. Wybieramy OK. Pojawia się nam przekształcenie. Wchodzimy zatem w parametry. Następnie w ustawienia ścieżki. Wybieramy sposób przekształcenia na lustro. Wybieramy sobie bazę. Jako punkt wstawimy sobie punkt 0,0. Jako płaszczyznę normalną. Wybieramy sobie wektor płaszczyzny normalnej. Będzie to oś X. Następnie wybieramy oblicz. No i z tymi samymi parametrami, jakie mieliśmy w obróbce zigzag 1, pojawia się obróbka zigzag przekształcenie. Możemy zatwierdzić OK i zobaczyć na weryfikacji bryłowej, jak wyglądają te obróbki. Tutaj pojawia się taki stopień. On wynika z tego, że narzędzie jest zbyt krótkie. Gdyby narzędzie ostrze miało iść po ścianie tego stopnia, to oprawka narzędzia uderzyłaby o materiał. Dlatego my sobie wydłużymy to narzędzie, żeby tego stopnia nie było. Wychodzimy zatem z weryfikacji bryłowej. Wchodzimy zatem w narzędzie i zwiększymy sobie jego długość z 18 na 25. Wybieramy OK, ponieważ narzędzie było użyte także w innych obróbkach. Program nas pyta, czy na pewno chcemy je edytować. Wybieramy tak. Następnie należy obliczyć operacje, które są nieprzeliczone, czyli obróbka spiralna, nasza obróbka zigzag, no i oczywiście obróbka przekształcenie zigzag. Teraz jak wejdziemy w weryfikację bryłową, przelecimy szybko do końca. Widać, że stopień zniknął. Narzędzie jest już na tyle długie, żeby w pełni zagłębić się w materiał. Wychodzimy zatem z weryfikacji bryłowej. Wygasimy sobie te operacje i możemy utworzyć plik wyjściowy. Żeby utworzyć plik wyjściowy, najpierw musimy zdefiniować sobie maszynę. Wybieramy podprocesor. Wybiorę Fanuc 3X. Bierzemy nazwę maszyny. Zrobimy maszyna 1 i zatwierdzamy. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na operację i wybieramy utwórz plik wyjściowy dla wszystkich operacji. Jeżeli dwukrotnie klikniemy lewym przyciskiem myszy na ten plik, następnie wybierzemy plik z kodem NC, program utworzy cały kod NC. Można go już wgrać na maszynę i przeprowadzić obróbkę. Jedyne, o czym zapomniałem, to wybranie odpowiedniej bazy, ponieważ cały czas bazowałem na tej bazie w środku, ale nie ma problemu z tym. Zawsze bazę można zmienić, przypisać albo tutaj w parametrach obróbki na bazę 1, albo możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy na bazę i wybrać przypisz do wszystkich.
Teraz jeszcze raz obliczymy sobie wszystkie operacje. I tutaj jeszcze przed wygenerowaniem pliku zmienimy sobie bazę obróbkową. Ponieważ wszystkie operacje były przypisane do baza 1, wybieram baza 1 i wygenerujemy plik z kodem NC. I to już wszystko, co chciałem przedstawić w tym filmie. Dziękuję za uwagę.